Jednak okrutny los ciężko doświadczył jej mieszkańców. Wzburzona rzeka zerwała jedyny łączący ich most. Od tego czasu wspólnym celem dla wszystkich stała się odbudowa mostu, symbolu jedności i pomyślności tej krainy. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Budujemy Mosty. Ja nazywam się Mariusz Kilian i jestem starostą tej baśniowej krainy. Krainy, którą powódź podzieliła i aby ją połączyć, trzeba odbudować ten oto most. A odbudowywać go będą dzisiaj dwie drużyny. Drużyna żółtych z Pruszcza Pomorskiego, z województwa kujawsko-pomorskiego. Oraz drużyna czerwonych z Leszna, z województwa wielkopolskiego. Drużyny spotykają się dzisiaj w eliminacjach. Kto wie, może któraś z tych drużyn będzie walczyła w wielkim finale, w którym to finale czekają na drużynę zwycięską atrakcyjne nagrody. Zwycięska drużyna pojedzie na tydzień na Wybrzeże Gdańskie. Nagrodę ufundował oto miński klub jeździecki Tabun, gospodarstwo agroturystyczne. A szkoła drużyny wygranej otrzyma rzutnik oraz artykuły biurowe ufundowane przez firmę 3M Polska z Warszawy. Do finału jednak daleko. My dzisiaj spotykamy się w eliminacjach. Drużyna żółtych z Pruszcza Pomorskiego. Dwie dziewczyny, jeden chłopak, tak? Chłopak najsilniejszy, siła. W czym jesteś najsilniejszy, powiedz nam? W jakich przedmiotach? W piłce nożnej, w takich przedmiotach. Czy kolega pomaga młodszym kolegom? Jest najsilniejszy w klasie, tak? Tak czy nie? Tak! Umysł, dziewczyna. Znaczy jest najmądrzejsza w klasie, tak? Jesteś przewodniczącą klasy? Tak. A w czym jesteś najlepsza, w jakim przedmiocie? W języku polskim. W języku polskim. Pomagasz też koleżankom? Tak! Co za maskotki macie tutaj ze sobą? Te są na szczęście, a to jest dla drużyny przeciwnej. Maskotka dla drużyny przeciwnej, ale to dopiero po całych eliminacjach. Drużyna czerwonych z Leszna, z województwa wielkopolskiego. Tu też dwie dziewczyny, jeden chłopak, ale tutaj chłopak jest jako umysł, to znaczy, że jestem najmądrzejszy w klasie, tak? No, raczej tak. W jakich przedmiotach jesteś dobry? W biologii i matematyce. W biologii i matematyce, a pomagasz kolegom w klasie? Świetnie. Siła to jest dziewczyna, dlaczego? Jestem najsilniejsza z dziewczyn w klasie. Z dziewczyn? A uprawiasz jakieś sporty? Tenis, narciarstwo, windsurfing. Nawet takie... A macie w klasie taką szkolną drużynę? W koszykówce? W siatkówce? Nie, mamy reprezentantów szóstych klas w piłce ręcznej. Jesteś tutaj obecna? Nie jesteś, tak? Ale pomagasz koleżankom w klasie? Tak? Myślę, że tak. Tak? Tak! Wy też macie maskotki. To są maskotki na szczęście? I to jest dla drużyny przeciwnej. A ta maskotka jest dla drużyny przeciwnej. Dobrze, ale na razie jeszcze nie będziemy podawać sobie rąk, nie będziemy przekazywać maskotek, bo przed nami teraz eliminacje. Ale zanim rozpoczniemy nasze eliminacje, pozdrówmy kto wie, czy nie najważniejszego uczestnika naszej dzisiejszej zabawy. Witamy cię, dobra wróżko. Witam moich miłych gości. Jak zwykle przygotowałam dla was prawdziwe skarby, które pływają w łódeczkach po rzeczce. Ale o tym później. Teraz pierwsze zadanie dla was. Na naszych polach grasuje szkodnik. Smok, który niszczy plony i musicie go koniecznie przepłoszyć. O tym, która z drużyn będzie płoszyć szkodnika jako pierwsza, zadecyduje rzut monetą. Moneta jest z jednej strony czerwona, z drugiej żółta. Ja teraz ją rzucam do góry i jako pierwsza płoszyć będzie drużyna żółtych. Czy drużyna jest gotowa? 10 sekund. Krzyczymy jak najgłośniej. Uwaga. W takim razie czas start. Start.
Stop, dziękuję. Nie słyszę na prawe ucho. Ale zapytam, dobra wróżko, powiedz, ile gromów zdobyła drużyna żółtych? Osiągnęli swoim wrzaskiem aż 95 gromów. Drużyna czerwonych przed trudnym zadaniem, również 10 sekund. Jesteście gotowi? Uwaga, w takim razie czas start! Stop, dziękuję. Już teraz nic nie słyszę. Poczekajcie chwilkę. Dobra wróżko, powiedz nam, ile gromów zdobyła drużyna czerwonych? Mój hałasomierz wykazał 92 gromy. 92 gromy, a ile gromów zdobyła drużyna żółtych? 95. W takim razie kto zdobywa pierwszy punkt? Drużyna żółtych. Kto łowi łódeczkę? Siła, proszę bardzo. I jakie nagrody wyłowiła drużyna żółtych? Gry! Super Farmer, quiz o cywilizacji, łamy słówka, to gry ufundowane przez ich producenta, firmę Granna z Warszawy. Oprócz gier oczywiście drużyna zdobywa pierwszy punkt i budowniczy mogą powiesić pierwsze przęsło mostu. Zapraszam! Bandyci. By się przed nimi uchronić, starosta wprowadził tajne hasło dla wartowników i trzeba je tylko odszyfrować. Oto nasze dzisiejsze hasło. Ja oczywiście znam to hasło, a drużyny poznają go za chwilę. Hasło jest zapieczętowane. Pieczęć jest z jednej strony czerwona, z drugiej żółta. I teraz tę pieczęć zrywam. Uwaga, czy drużyny są gotowe? Tak, dzwonki mamy w rękach. Dobrze, zrywamy hasło. Uwaga. Zwycięży ta drużyna, która jako pierwsza odgadnie nasze dzisiejsze hasło. Uwaga, start. Widziałem, zadzwoniła jako pierwsza drużyna żółtych. Czekam na odpowiedź. Pastor. A dlaczego pastor? Bo jest pas i tu stor to jest pastor. To, co jest narysowane u góry, to jest pas. To, co jest narysowane na dole, to jest tor i to jest bardzo dobra odpowiedź. A ja przy okazji zapytam drużynę czerwonych. Jaka była wasza odpowiedź? Taka sama. Taka sama, tylko dzwonek zadzwonił później. Punkt zdobywa drużyna żółtych. Kto łowi? Siła. Proszę bardzo. Proszę dopić. I jakie nagrody wyłowiła drużyna żółtych? Zestaw sportowy. Nagrodą są trzy komplety strojów sportowych, ufundowane przez firmę Pęd J Sport z siedzibą w Tczewie. W pobliżu osady grasują jadowite węże. Są to stworzenia wysoce niebezpieczne. Ranę po ukąszeniu należy jak najszybciej przemyć wodą. Zwycięży ta drużyna, która jako pierwsza pokona tor przeszkód. Poproszę zawodników na start. Dobrze, nogi trzymamy. Czy zawodniczki są gotowe? Będziemy dopingować kolegów, tak? Drużyny? W takim razie uwaga, start! Dziękuję. Wracamy na miejsca. Wszystko jest jasne. Widzieliśmy wszyscy. Jako pierwsza ukończyła tę konkurencję zawodniczka z drużyny czerwonych.
Kto będzie... Kto łowi nagrodę? Umysł. Proszę bardzo. Proszę o doping. No. Jakie nagrody wyłowiła drużyna? Czerwony. Rata. Fundatorem nagrody jest CD Action, czasopismo komputerowe z dołączonymi dwoma kompaktami. Należy przekazać magiczny symbol swojej drużynie, używając jedynie pisma obrazkowego. O tym, która z drużyn będzie odgadywać jako pierwsza, zadecyduje rzut monetą. Uwaga, rzucam monetę do góry. Jako pierwsza odgadywać będzie drużyna żółtych. Poproszę zawodnika z drużyny żółtych tutaj. Ja mam tutaj przygotowane hasło. Czy drużyna żółtych jest gotowa? Tak. W takim razie pokażę teraz hasło. Gotowy jesteś? Poczekaj. Czy drużyna jest gotowa? Tak. Zwycięży ta drużyna, która jak najszybciej odgadnie hasło. Zawodnik jest gotowy, w takim razie czas start. Gwiazda. Stop. Stop. Doryszuj mi to do końca. Co to miało być? Drużyna, co to miało być? Gwiazda. Gwiazda. Dobra wróżko, powiedz nam, ile czasu potrzebowała drużyna żółtych na odgadnięcie tego hasła? Żółci potrzebowali tylko 2 sekund. Zostań na miejscu. Drużyna czerwonych jest przed trudnym zadaniem. Poproszę zawodnika z drużyny czerwonych na miejsce. 2 sekundy. Ale może się uda i wam. Podchodzę do zawodniczki z drużyny czerwonych. Oto wasze hasło. Wiesz, jak to narysować? 2 sekundy. Zawodnicy są gotowi? Tak, tak. Uwaga, start! Drzewo! Stop, umysł, powtórz. Drzewo. Drzewo. To jest dobra odpowiedź. Za chwileczkę. Kochani, chwileczkę. To była dobra odpowiedź, ale dobra wróżko, powiedz nam, ile czasu potrzebowała drużyna czerwonych na odgadnięcie tego hasła. Czerwoni potrzebowali 1 sekundy. Zatem wszystko jest jasne. Kto z drużyny czerwonych łowi łódeczkę? Umysł. Proszę o doping. Jakie nagrody wyłowiła tym razem drużyna czerwonych? Książki. Nagrodą jest zestaw książek ufundowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, wydawcę podręczników szkolnych. Jest to niespodzianka dla szkoły wygranej drużyny. Zaczarowane przez wiedźmy złośliwe echo zniekształca wybierane przez starostę przeboje na wielki festyn. Należy odgadnąć właściwy tytuł oraz wykonawcę utworu. Drużyny są gotowe, dzwonki trzymamy w rękach, dlatego teraz czekamy na przebój. Koniec. Nie słyszałem dzwonków. Rozumiem, że drużyny jeszcze nie wiedzą, co to jest za utwór i kto śpiewa tę piosenkę. W takim razie, wiedźmo, prosimy o podpowiedź. Słyszałem. Drużyna żółtych to jako pierwsza. Co to jest ta piosenka? Natalia Kukulska i Zakochani. Natalia Kukulska i tytuł piosenki Zakochani. Ja poczekam, aż wiedźma podpowie nam. Wiedźmo, czy możemy usłyszeć ten utwór?
bardzo. Złotym arzutem nie wygrałem. Drużyna żółtych odgadła, ja zapytam drużynę czerwonych, powiedzcie mi, a wy myśleliście, że kto to śpiewał? Też Natalia Kukulska, czyli dzwonek był za późno. Kto łowi drużyny żółtych? Siła, proszę o doping. Plecaki turystyczne i szkolne ufundowało przedsiębiorstwo produkcyjne PASO z Poznania. Jest to zagadka złośliwej wiedźmy. Wiedźmo, czekamy w takim razie na zagadkę. Drużyny są gotowe, dzwonki mamy w rękach. Czekamy na zagadkę. No, ciekawa jestem, kto mi powie, ile stóp ma jard? Usłyszałem dzwonek drużyny czerwonych. Czekam na odpowiedź. Trzy stopy ma jard. Tak. A skąd taka odpowiedź? Bo stopa ma 30 cm, a jard 90. Świetna odpowiedź. Może w takim razie zapytam jeszcze, skąd się wzięło określenie jard? Z jakiego to jest języka? Z angielskiego. Świetnie, dziękuję bardzo. To była bardzo dobra odpowiedź. Kto łowi łódeczkę? Umysł? Proszę o doping. Jakie nagrody wyłowiła drużyna czerwonych? Odzież sportowa. Otrzymujecie 3 pary odzieży sportowej. Prezent od firmy Lurys z Łodzi, producenta odzieży młodzieżowej. Najtrudniejsze zadanie przed wami, zagadka alchemika. Alchemik odwrócił drogowskaz do wsi. Należy spowodować, aby strzałka znów kierowała wędrowców na miejsce. Oto nasze drogowskazy. Ja teraz ustawię drogowskazy przed zawodnikami. Drużyna czerwonych. Drogowskaz wskazuje w tę stronę, a drużyna żółtych w tę stronę. Chodzi o to, aby drogowskaz wskazywał dobrą drogę, czyli drogę w przeciwnym kierunku. Nie ruszamy drogowskazów, mamy do dyspozycji słoiki z wodą. Czy drużyny są gotowe? W takim razie start! Drużyna żółtych zadzwoniła, drużyna czerwonych wzięła drogowskaz. W takim razie poproszę drużyna żółtych. Co zrobiliście? Jeżeli się spojrzy z tej strony przez słoiki z wodą, to strzałka będzie kierować w drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, że obidzie. Tak, no blisko. Woda staje się soczewką i w związku z tym, co robi nam z obrazem? Odwraca nam obraz. Przyłóżmy to bliżej. Poproszę siłę, zajrzyj. Czy rzeczywiście strzałka pokazuje w drugą stronę? Tak. Tak? Świetnie. Poczekajcie, ja zapytam drużyny czerwonych, bo wy wzięliście drogowskaz do ręki. Co chcieliście zrobić? Nie mieliśmy żadnego pomysłu. Nie mieliście pomysłu, rozumiem. Czyli zwyciężyła drużyna żółtych. Kto będzie łowił łódeczkę? Siła. Proszę bardzo, proszę o doping. Jakie nagrody tym razem wyłowiła drużyna żółtych? Słodycze. Słodycze to prezent od ich producenta, firmy Bliss z Radziejowic, a jest to nagroda
dla całej klasy drużyny żółtych. W ten sposób drużyna żółtych zdobywa ostatni punkt. Powieście ostatnie przęsło mostu. Drużyna czerwonych, pomóżcie kolegom. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Zapytam teraz budowniczych, jaki jest wynik? 4-3 dla żółtych. Dla żółtych i drużyna żółtych wygrywa nasze eliminacje. Kto wie, czy nie wejdzie do wielkiego finału, w którym są naprawdę atrakcyjne nagrody. Szkoła zwycięskiej drużyny otrzyma obręcze, tablice i inny sprzęt sportowy. Nagrody ufundowała firma Shoe Shot z Warszawy, producent sprzętu do koszykówki. A zwycięska drużyna otrzyma rowery, które ufundowała firma Arkus Dębica, producent rowerów Arkus. Teraz przyszedł ten moment, kiedy można sobie przekazać maskotki, podać ręce. Proszę bardzo. Podziękujmy sobie za wspólną zabawę. A ja, jako starosta, zapraszam oczywiście wszystkich na festyn. Chodźmy się bawić! Lody dla wszystkich uczestników naszej zabawy ufundowała firma Algida. Tam byłem. Miód i mleko pił.